nie na mecze nie można chodzić, w ogóle, bez kibiców, są mecze. Czekałem do końca ostatni fish, czekałem do wyganu. Współpracujemy z AZS Olsztyn już trzeci rok, trzeci sezon. W tym roku chyba było najłatwiej, bo wiedzieliśmy, że warto to zrobić i warto wspierać AZS i kibicować AZS-owi, tak aby uzyskał jak najlepszy rezultat plus lidze. Jakie wrażenia po pierwszym secie? Kładziemy 1-0. Ile się skończy? Będzie się działo, do przodu będzie. Cieszę się bardzo z tego zwycięstwa przede wszystkim, bo na statuetkę myślę, że zasłużyła cała drużyna. Nie powiedziałbym, że byłem aż tak wyróżniającym się zawodnikiem w dzisiejszym meczu, ale cieszę się też z tej nagrody, ale dla mnie najważniejsze są zdecydowanie te 3 punkty. Szanowni Państwo, zatem pierwszy z tych 2 meczów rozgrywanych z Treflem Gdańsk pada korzyścią Jędrzeja Gruszczyńskiego! Andrzej Bojkowiecki, komisarz dzisiejszego meczu była gmina Rozogi. Bardzo dziękujemy, jest z nami pan Zbigniew Kudrzycki.